bycie prezydentem to podejmowanie setek ważnych i odpowiedzialnych decyzji. Najważniejsze są efekty spotkań i rozmów z państwem. Dzięki nim jeździmy tramwajem do Fordonu. Tysiące bydgoszczan pracuje w bydgoskim parku przemysłowo-technologicznym, który jest także znakomitym miejscem do rekreacji i uprawiania sportu. Dzięki wspólnym decyzjom rozbudowujemy ulicę Grunwaldzką ze ścieżkami rowerowymi i buspasami. Nowe życie otrzymują młyny Rotera, które będą łączyć w sobie rozrywkę, edukację i ciekawość świata. Budowana jest nowa Astoria, nowoczesny kompleks sportowy dla bydgoszczan z otwartymi basenami na zewnątrz. Bydgoszcz z samotnej wyspy zmieniła się w miasto metropolitalne, aktywnie współpracujące z sąsiadami, powołując metropolię Bydgoszcz mimo braku wsparcia rządu. Wykorzystaliśmy szansę, jaką dała nam Unia Europejska. Wspólnie możemy wykorzystywać ją dalej już dziś, projektując nowe trasy tramwajowe i podejmując dobre decyzje. Tylko konkrety. Rafał Bruski. Chciałem Was zaprosić na spacer po Bydgoszczy w 2023 roku, bo tak naprawdę wiele rzeczy już się dzieje, wiele rzeczy za chwilę zacznie się dziać, o wielu kwestiach będziemy i życzę powodzenia w najbliższych wyborach kandydatom na radnych decydować, ale ten spacer już możemy dzisiaj odbyć i nie musimy aż za bardzo nadwyrężać wyobraźni, aby rozpoczynając go na przykład na rondzie kujawskim, zobaczyć nowy tramwaj tam jadący, nowe skrzyżowanie, idziemy kujawską stronę zbożowego rynku, tramwaje kursują, po prawej stronie zrewitalizowany park na wzgórzu Wolności, po lewej stronie piękna Pierzeja, dochodzimy do Placu Kościeleckich, który będzie zrewitalizowany wówczas w historycznym kształcie. Mijamy nowy biurowiec, który się właśnie kończy, prywatna inwestycja, ale po prawej stronie już dostrzegamy halę targową, w której będziemy mogli się spotkać, w której będziemy mogli kupić zdrową żywność i smacznie zjeść. Skręcamy w prawo, mijamy Teatr Kameralny, jakże zapomniane i wstydliwe miejsce, za które też się zabraliśmy i które już w 2023 roku będzie tętnić życiem. Obok muzeum, nieco dalej widzimy Gdańską 4, także przez wiele, wiele lat nieużytkowaną, w którym znajdą się między innymi zbiory naszego honorowego atela Leonarda Pietraszaka, który nie tak dawno nas odwiedził i wielką życzliwością odwdzięcza się za to, że o nim pamiętamy i takie wielkie honory mu przyznajemy. Idziemy w kierunku opery, tam już czwarty krąg stoi. Tutaj dziękuję radnym województwa i władzom województwa za podjęcie tej wspólnej inicjatywy. Po drugiej stronie miejsce, które dzisiaj ciągle szpeci, po drugiej stronie ulicy Foszą. Ale już dwa tygodnie temu przyszedł inwestor, współpracowaliśmy przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, domawiamy szczegóły wykorzystania tego miejsca. Będzie tam piękne osiedle zawierające biurowce i mieszkania otwarte w stronę śluz. Zapewniam Państwa, że będziemy z tego miejsca dumni. Przechodzimy na Wyspę Młyńską, na Wyspie Młyńskiej. Kto nie był wczoraj na Wyspie Młyńskiej, niech żałuje. Została przedstawiona prezentacja zagospodarowania tego wielkiego obiektu, jakim jest Młyn Rotera wraz ze spichrzem mącznym i zbożowym. Pozyskaliśmy, to trudna była decyzja, ale odważna, ale nie było wyjścia. Pozyskaliśmy ten młyn, wzięliśmy na siebie jako na miasto obowiązek zadbania o ten młyn jako zabytek, ale także widzieliśmy w nim szansę, aby w tym miejscu powstało coś wyjątkowego, coś, czego w naszym mieście nie ma. Oparliśmy się o fachowców, którzy zwrócili się do mieszkańców o skierowanie pomysłów. Wczoraj pan profesor Marek Harad nakreślił nam obszar związany z mózgiem, jego funkcjonalnością i miejsce dedykowane właśnie w młynach. Uznał za wspaniałe miejsce i znając pana profesora i jego dorobek, wierzę, że będzie to na najwyższym światowym poziomie. Był pan profesor Marek Macko, technika, która jakże w naszym mieście jest zakorzeniona, ale był także pan prezes Stanisław Drzewiecki, który kieruje swoją aktywność w
ten obszar, który jest jakże mocno związany z naszym miastem, z historią naszego miasta, czyli z wodą. Nieco dalej, już ten spacer zakończmy, może na starym rynku tętniącym życiem, na którym będzie można spędzać czas, spotykać się, może z wieżą zachodnią. Wiem, że jest wiele osób, które o tym marzy. Mogę zadeklarować i podtrzymać tą deklarację, którą zawsze mówię, jeżeli wypracujemy kompromis, to na pewno ta wieża powstanie, ale to jeszcze ciągle przed nami. Ja tą deklarację swoją podtrzymuję. Szanowni Państwo, nieco dalej. Kompleks Astoria, o którym już dzisiaj była mowa. Tydzień temu byłem w Fordonie, w starym Fordonie i była wspaniała, organizowana przez społeczników uroczystość związana z premierą filmu poświęconego temu szczególnemu miejscu. Fordoniacy ze starego Fordonu zawsze mówią, że to Bydgoszcz została przyłączona do Fordonu nieco ponad 40 lat temu i tego możemy się trzymać. Ale tak naprawdę jest to miejsce z olbrzymim potencjałem. Miejsce, które może być naszym Kazimierzem nad Wisłą. Miejsce, o które trzeba zadbać i przez kilkadziesiąt lat nikt o to nie zadbał. Powiedziałem wówczas na spotkaniu mieszkańcom, szanowni mieszkańcy, wiem, że pewne rzeczy się opóźniają i pewnie za to mnie winicie. Ale może bardziej trzeba winić tych, którzy nic nie robili, niż tych, którzy znaleźli pieniądze. W tej chwili poszukują wykonawców na niektóre prace, projektują. I tak jest w wielu miejscach. I na pewno Stary Fordon będzie miejscem naszych wspólnych spotkań dla wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Jest nam wspaniałe terenu nad Wisłą, na którym już dzisiaj życie kwitnie, będzie jeszcze ciekawsze. Podróżując po mieście, będziemy tak naprawdę mogli zatrzymać samochód w wielu, wielu miejscach w systemie Park and Ride, który także będzie udostępniony. Będą mosty na Łęczyckiej. Rozpoczniemy mosty tramwajowe i autobusowe. Będzie trasa WZ, bulwary nad Gdą i dla pieszych, i dla rowerzystów, tak aby wszyscy ci, którzy chcą aktywnie nad piękną, czystą Brdą spędzać czas, mogli to realizować. Nie czekając na zakończenie roku, po to, aby przygotować się do nowej perspektywy unijnej, już na najbliższej sesji, mam nadzieję, radni ze zrozumieniem tego podejdą, chcemy projektować trzy kolejne trasy tramwajowe. Trasę łączącą ulicą Rycerską z Gdańską, ulicą Chodkiewicza z rondem Fordońskim i rondo Kujawskie poprzez ulicę Solskiego, piękną Szubińską do ronda Poznańskiego i Grunwaldzkiego. Po to, aby jeżeli tylko będziemy w Unii, w co wierzę, będzie kolejny budżet, będziemy gotowi do tej inwestycji. A po tych torach w 2023 roku w całej Bydgoszczy, nie tylko po tych, będą jeździły wyłącznie nowe tramwaje. To mogę zadeklarować i do tego będę dążyć. Będą na ulicach elektrobusy, które także już przymierzamy się do tego, aby nabyć zgodnie z projektami, które są dzisiaj finansowane z Unii Europejskiej. Jesteśmy na to gotowi. Rondo Jagiellonów. Temat jakże ważny dla niepełnosprawnych. Po tylu latach uważam, że to jest i mój, i nasz wspólny obowiązek to miejsce uczynić przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, tak aby można było tam się z każdego miejsca, w każde dostać, bez względu na to, czy jest się osobą na wózku, czy jest się osobą z inną trudnością poruszania się. Brda, nasz wielki potencjał. O Astorii już mówiliśmy. Balaton. Całe lato badaliśmy, i lato, i od wiosny badaliśmy jakość wody. Wielu z nas pewnie kąpało się nad Balatonem i będziemy się kąpać. Woda jest czysta i będziemy tam przywracać miejskie kąpieliska. Chciałbym wykorzystać potencjał wody jeszcze w jednym miejscu. A więc mamy park centralny, to jest park między Mostem Pomorskim a Halą Artego. Jest park, ale to jest świetne miejsce, aby tam powstało kąpielisko miejskie wykorzystujące wodę Brdy. Już takie rozmowy podjąłem z instytucją odpowiedzialną za wody w Polsce i myślę, że to będzie także odpowiedź na to, na te wielkie oczekiwania, jakie są, abyśmy mogli latem, nie wyjeżdżając z Bydgoszczy, szanujemy oczywiście potencjał innych gmin w zakresie rekreacji, panie wójcie, ale mimo wszystko, bydgoszczanie, mając mało czasu,
chcieliby się wykąpać w Bydgoszczy. To także będzie, myślę, ewenement na skalę co najmniej krajową. Będzie realizowane przez Akademię Muzyczną, ale decyzje zapadły zarządu Platformy Obywatelskiej. Będzie nowa siedziba Akademii Muzycznej. Piękny obiekt, a informacja o jego powstaniu zmieniła już całą dzielnicę między ulicą Kamienną i Zmienia, a ulicą Chodkiewicza. Będzie w Bydgoszczy kilka tysięcy mieszkań. Widzimy, jaki jest ruch na rynku deweloperskim. Ta ilość pozwoleń na budowę, której wspomniałem, buduje także i podejmuje wyzwania nasze bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, także kierując swoje kroki, swoją ofertę do urodzonych wcześniej. Szanowni Państwo, Muzeum Historii Bydgoszczy i Myślęcinek. Warto, uważam, takie głosy też docierają, zadbać o tych, którzy chcą się poruszać na rolkach, bo piesi, rolkarze i rowerzyści, ciężko im w tej jednej przestrzeni się zmieścić, więc zbudujemy tam także tor dla rolkarzy po to, aby mogli ze spokojem, nie naruszając właśnie interesów i spokoju innych, się poruszać. Starzejemy się, niestety. Wspólnie z naszym miejskim szpitalem otworzymy drugi zakład opiekuńczo-leczniczy. Takie są potrzeby i to jest także konieczność wynikająca z tego faktu, że coraz więcej osób potrzebuje pomocy. Walka ze smogiem. Walka, której jeżeli będziemy ją sami prowadzić, to oczywiście nie wygramy sami jako samorząd. Stąd tu jest potrzebne i deklarowane na razie silne wsparcie rządu, bez względu na to, kto w tym rządzie jest. Jeżeli chcemy z tą walkę wygrać, a musimy, to przyjęte programy powinny być realizowane. Jako miasto będziemy sami w tych programach uczestniczyć, ale także wspierać mieszkańców, finansowo również, aby mogli z możliwości, które będą tworzone, korzystać, czy przez rząd, czy przez miasto bezpośrednio. I wniosek ze spotkań, które odbywaliśmy przed wakacjami w ramach dyskusji o nowej strategii miasta, czy aktualizacji strategii miasta. Mieszkańcy, którzy przychodzili, zwracali uwagę na swoje problemy, na swoje, które dotyczą ich miejsca zamieszkania. I trzeba przyznać, że wiele tych środków, które w ostatnich latach przeznaczaliśmy na rozwój Bydgoszczy, przeznaczaliśmy na duże infrastrukturalne projekty, na przywrócenie w Śródmieściu pewnych funkcji, mówię chociażby o teatrze, o młynach Rotera. Ale tak naprawdę, jak się zastanowimy, to w 2023 roku niewiele nam w tym Śródmieściu zostanie takich miejsc zapomnianych, a może i wcale. Tak przygotowując się do dzisiejszego dnia, sobie to uzmysłowiłem. I stąd konieczność, bo takie jest oczekiwanie mieszkańców, przekierowanie większego strumienia środków na osiedla i na te sprawy, które dla tych, którzy mieszkają z dala od centrum, są ważne. A to są chodniki, to są drogi gruntowe, to są oświetlenie miejskie, to są bezpieczne przejścia dla pieszych, to jest także komunikacja. Uruchomimy minibusami, czyli nie takimi wielkimi autobusami jak dzisiaj, komunikację miejską w tych najdalej oddalonych miejsc, do których do przystanku jest często niekiedy 700, 800 albo i kilometr. To ci mieszkańcy także mają prawo oczywiście do tego, aby korzystać z komunikacji miejskiej. Rodzice zwracali uwagę na ciężkie tornistwy. Oczywiście nie jest to nasza wina, ale nasz obowiązek zadbać o to, aby każde dziecko miało, i to już w przyszłym roku, w szkole najpóźniej każde dziecko miało szafkę, tak aby ten ciężki tornister mogło w szkole pozostawić.